Zima i bardzo niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie osób starszych, pozostających bez opieki i bezdomnych. Wsparcie finansowe, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i miejsce w noclegowni to tylko niektóre z propozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Miasto Ostrołęka wśród szeregu zadań, jakimi się zajmuje, również ma opiekę nad osobami potrzebującymi, czyli ujmując ogólnie to szeroko rozumiana pomoc społeczna. Teraz jesteśmy w okresie zimowym i ważną sprawą jest pomoc osobom, które mogą cierpieć z powodu wnikliwego zimna. Dotyczy to szczególnie osób bezdomnych i tych, którzy muszą korzystać z zasiłków, ale po to, żeby kupić sobie jakiś opał. Więc zadanie swoje realizujemy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który bezpośrednio czuwa nad udzielaniem pomocy tej osoby i wspólnie ze Strażą Miejską Ostrołęki odwiedzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, by diagnozować sytuację i szybko reagować i nieść właściwą pomoc. Natomiast osoby pozostałe mogą zawsze znaleźć pomoc właśnie w formie zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, jeżeli znajdą się właśnie w takiej sytuacji, gdzie brakuje środków na opał, czy na posiłek ciepły, czy jakąś taką zbliżoną formę pomocy. Pracownicy MOPR bezdomnym mieszkańcom miasta proponują nocleg i ciepły posiłek w noclegowni. Jednak nie wszyscy chcą skorzystać z tej formy pomocy. Takie osoby są regularnie odwiedzane przez pracowników ośrodka. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w okresie zimowym w sposób szczególny stara się pomagać osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ta pomoc polega na oferowaniu większych zasiłków celowych na żywność, na ubrania zimowe, również pomoc w postaci opału, zabezpieczenia opału na zimę. Była to około tony, ponad tonę na rodzinę przeznaczaliśmy. Ponadto razem ze Strażą Miejską staramy odwiedzać się osoby, czy też miejsca, w których przybywają nasi klienci, no, którzy w sposób może szczególny nie radzą sobie z zimą, u których występuje jakieś dolegliwości zdrowotne, no, ale także też może specyficzny tryb życia. Stąd te codzienne, podkreślam, kontrole Straży Miejskiej, naszych pracowników socjalnych, którzy wchodzą w te miejsca, sprawdzają, czy klient nie zamarzł po prostu, czy też czegoś nie brakuje. W schronisku dla bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obecnie znajduje się 10 miejsc dla osób potrzebujących. Jednak, jak zapewniają miejskie służby, jeśli zajdzie taka potrzeba, schronienie znajdzie tam dużo więcej osób. Jest to schronisko dla pań, gdzie może przebywać ponad 5 kobiet. W tej chwili mamy jedno miejsce wolne jeszcze, a także schronisko dla panów, w którym może przebywać ponad 10 panów. No ale jesteśmy przygotowani na przyjęcie większej liczby osób, ponieważ mamy na przykład łóżka piętrowe, czy też łóżka składane. Oprócz tego Urząd Miasta ma podpisaną umowę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na prowadzenie noclegowni na ulicy Przemysłowej, która jest w stanie pomieścić nawet około 30 osób, a nawet i więcej. W tej chwili noclegownia na ulicy Przemysłowej również posiada wolne miejsca. Nikt w naszym mieście w tym okresie zimowym nie pozostaje bez posiłku, bez pomocy materialnej. Jest to zapewnione, także jakoś przetrwamy do wiosny. Również Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ulicy Przemysłowej prowadzi noclegownię dla bezdomnych, gdzie nocleg również może znaleźć kilkanaście osób.